Nadchodząca zima może być trudna pod wieloma względami. Już teraz ceny paliw kopalnych szybują w przestworza, a wszyscy dobrze wiemy, że będzie tylko drożej. Poziomy, jakie osiągają ceny węgla, gazu i innych paliw, są horrendalne, a mimo to zimą z pewnością będzie jeszcze drożej. Nie ukrywam, jest to mroczna predykcja, ale bardzo prawdopodobna. Już teraz tona tzw. ekogroszku, czyli węgla o małej frakcji stosowanego do popularnych automatycznych kotłów, kosztuje blisko 3,5 tysiąca za tonę. Jeszcze w ubiegłym roku dało się natomiast kupić dobry ekogroszek za zaledwie 800 zł do 1300. Skoro wkrótce mamy lato, a tona ekogroszku podrożała trzykrotnie, trudno nie odnieść wrażenia, że rynek szykuje się na jakieś tąpnięcie. Niewykluczone, że zimą za ekogroszek będzie się płaciło nawet 5 tysięcy za tonę. Co biorąc pod uwagę średnie emerytury w naszym kraju, oznacza, że wielu Polaków zacznie palić czym popadnie. Na skutek decyzji polityków niektórzy po prostu nie będą w stanie się ogrzać legalnie. Jeśli do tego zima okaże się mroźna, to może dojść do bardzo wielu tragedii. Widząc, co dzieje się z ceną węgla aktywnie zwalczanego przez ideologię klimatyczną, na popularności zyskuje obecnie drewno, jednak ten surowiec też ostatnio podrożał, również minimum trzykrotnie. Metr bukowiny to koszt nawet 350 zł. Przy czym należy zauważyć, że opalanie domu drewnem, mimo iż wykonalne, wiąże się z koniecznością jego rąbania, na co nie każdy ma czas. Tym bardziej, jeśli większość dnia spędza poza domem. Do niedawna bardzo popularną alternatywą dla powyższych paliw był gaz. I co ciekawe, nie wygląda na to, aby ten stan miał ulec zmianie. Paradoksalnie przy tak horrendalnych cenach węgla, gaz, mimo że drożeje, w dalszym ciągu się opłaca. Problem polega na tym, że jego zależność od sytuacji geopolitycznej i zdarzeń losowych czyni gaz paliwem nieprzewidywalnym. Co oznacza, że poziom cen na to paliwo jest znany tylko w krótkim okresie czasu i może bardzo szybko zdrożeć, a nawet może dojść do jego niedoborów. Równie wielką niewiadomą są ceny prądu, który jest paliwem dla coraz większej ilości gospodarstw domowych. Warte wzmianki są chociażby popularne ostatnio pompy ciepła. Bez prądu nie będzie ciepła, a zakładanie, że prąd będzie zawsze, jest o wiele bardziej ryzykowne niż podobne założenie w przypadku gazu. Ceny tego surowca, zwłaszcza w Polsce, będą tylko rosnąć z powodu ideologii klimatycznej. Większość użytkowników pomp ciepła, m.in. dlatego, montuje je z fotowoltaiką na dachu. Problem polega na tym, że im więcej takich pomp będzie działało zimą, tym bardziej obciążona będzie sieć, co przy poziomie polskiej infrastruktury i możliwości produkcyjnych naszych elektrowni znacznie zwiększa prawdopodobieństwo licznych przerw w dostawach elektryczności. Niestety, ale zasilenie pompy ciepła z własnych paneli fotowoltaicznych jest na ten moment mrzonką bez potężnego magazynu energii. Jeśli więc kogoś nie stać na kolejne 100 tysięcy złotych w bateriach, powinien pomyśleć o alternatywnym źródle ciepła na wypadek wielu dni bez prądu przy mroźnej pogodzie. Na nasze nieszczęście Polska jest krajem zimnym i pomimo ideologicznego zadęcia, sezon grzewczy trwa u nas od września do maja. Polska jest też krajem z największymi zasobami węgla w całej Unii Europejskiej i okazuje się, że nie ma to absolutnie żadnego odzwierciedlenia w cenie tego surowca. Podobnie jest też z drewnem. Mimo że 1/4 powierzchni naszego kraju to lasy, w których trwa masowa wycinka na eksport, Polacy płacą coraz więcej, a rozwiązań systemowych brak. Jak myślicie, czy jest jakiś sposób, aby zatrzymać galopujące ceny? Zapraszam do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy oraz zachęcam do dzielenia się naszym filmem ze znajomymi. Pozdrawiam serdecznie i profilaktycznie życzę Wam wszystkim ciepłej zimy.